Witam na kanale Goty Zmarszku. Dzisiaj z Wami podzielę się bardzo fajnym przepisem na pierniczki. Zapraszam do oglądania. Do pierników potrzebujemy masło, jajka, mąka żytnia, mąka tortowa, miód, soda, kakao, cukier, puder. Na początek wrzucamy masło i miód do garnuszka i roztopimy. Masło z miodem nam się grzeje, a my będziemy składniki mieszać. Mąka, żytnia, mąka zwykła, cukier, puder, kakao, szczyptę soli, soda i jeszcze dodajemy przyprawę do piernika. I składniki wszystkie wymieszać. Składniki już dobrze wymieszane, miód się z masłem roztopił, wlewamy i do tego wbijamy 3 jajka. I teraz wszystko mieszamy. I ciasto, jak zobaczycie, jest już wymieszane, jest bardzo mięciutkie. Wstawiamy sobie do czystej miseczki. I będziemy zaraz formować pierniczki. Piekarnik włączamy do grzania na 180 stopni. Posypujemy mąkę. I po kawałeczku będziemy sobie odkrajać. Ciasto jest właśnie takie mięciutkie, że można formować rękami. Ciasto nie ma być grube ani cienkie. I będziemy robić takie gwiazdeczki. I z tego samego ciasta, zobaczcie, jakie ono jest miękkie, robimy tak następnie. I układamy na blachę. Wstawiamy do piekarnika na 13 minut. I po 13 minutach wyjęłam. Zobaczcie, jakie pulchne, piękne nasze pierniczki. I proszę zobaczyć, ile wyszło nam z tej porcji. Grubiutkie, pulchniutkie. Pokażę Wam w środek, jakie kruche. Ten przepis nadaje się właśnie tak jak i na pierniki, takie kruche ciasteczka można sobie robić na co dzień. Koniecznie spróbuj z przepisem Gotuj z Maszką.